Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto drożdżowe z owocami. Potrzebować będziemy pół kilograma mąki, 10 deko stopionego masła, 2 duże jajka, pół szklanki cukru, szklanka o pojemności 250. A tutaj mam rozczyn, który pięknie pracuje. Mam 200 ml mleka, letniego mleka, 4 deko drożdży i z tego cukru wzięłam 2 łyżki i tutaj rozmieszałam. Pięknie drożdże pracują i ten rozczyn pozostawiłam w ciepłym miejscu na 30 minut. Rozczyn przekładamy do mąki, dodajemy cukier, jajka, szczyptę soli i dokładnie ciasto zarabiamy. Możemy to zrobić w robocie, ale ja robię to ręcznie. Ciasto zarobimy i później na sam koniec dodajemy stopione masło. Ciasto drożdżowe troszeczkę wymaga siły, ale liczy się efekt końcowy, jest rewelacyjne. Troszkę trzeba popracować, jak ja to mówię. Tak. Ciasto musi odchodzić od brzegów i od ręki, jeżeli wyrabiamy ręką. A jeżeli tak jak ja, to ono musi odchodzić od tej łopatki. To świadczy, że już ciasto jest wyrobione. Dodaję stopione masło. Masło też jest letnie, nie gorące, ponieważ sparzymy drożdże i będziemy mieli problem. Ciasto będzie nieudane, ponieważ drożdże nie będą pracowały. Zarabiamy ciasto i pozostawimy w ciepłym pomieszczeniu tak około godziny czasu. Takim wyznacznikiem jest, że ciasto podwoi swoją objętość. A tutaj mam pół kilograma przygotowanych dowolnych owoców. U mnie są jeżyny, śliwki i wiśnie. Ale jakie owoce mamy, takie możemy do tego ciasta, mogą być jabłka, mogą być śliwki, mogą być gruszki, dowolne owoce. A na kruszonkę będziemy potrzebować. Ciasto mam idealnie wyrobione, pozostawiam do wyrośnięcia. A tutaj mam szklanka o pojemności 250, mam jedną szklankę mąki pszennej, pół szklanki cukru i 10 deko również stopionego masła i to wystarczy tylko połączyć i będzie kruszonka. Składniki łączymy i będziemy mieli kruszonkę na wierzchu. Tak. Tak. Kruszonkę już mam przygotowaną. Ciasto przykrywam i ciasto pozostawiam do podwojenia objętości. Ciasto mi pięknie urosło formę 25 na 37. Mam wyłożoną papierem do pieczenia, a ręce mam zwilżone tłuszczem i ciasto wyłożę do formy, rozprowadzę po całej powierzchni i pozostawię na 10 minut. Gdyby się okazało, że ciasto jest zbyt rzadkie, to należy dołożyć mąki. Jest to spowodowane wielkością jajek. Mamy różne rodzaje jajek, różne wielkości. I wtedy ciasto może być troszeczkę lżejsze,
Więc dokładamy niewielką ilość mąki. Rozprowadzamy równomiernie ciasto po całej powierzchni i zostawiamy na 10 minut. Tak, rozprowadziłam szybciutko i pozostawiam na 10 minut. Ciasto po 10 minutach tak wygląda. Owoce oprószyłam łyżką, taką dużą łyżką kisielu, ponieważ ja tu mam jeżyny. One są dosyć soczyste, wiśnie, więc oprószyłam je kisielem, aby się pozbyć nadmiaru płynu. Kisiel wchłonie płyn i będzie super. I teraz rozkładam na całą powierzchnię. Śliwki sobie pokroiłam i cała powierzchnia będzie pokryta owocami. Tak, jeszcze możemy sobie porozprowadzać, aby te owoce były na całej powierzchni. Tak, i wierzch posypujemy kruszonką. Też całą powierzchnię. Ja to robię ręką. Ta kruszonka tak wygląda i całą powierzchnię posypuję kruszonką. Ciasto będziemy piekli około 45 minut w 170 stopniach. Ciasto drożdżowe z owocami wędruje do piekarnika. I tak oto ciasto drożdżowe z owocami mamy upieczone. Wierzch oprószę cukrem pudrem. A tak ciasto wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto drożdżowe z owocami.